Cześć widzowie, witamy was serdecznie na naszym vlogu z wyjazdu na mecz Indyk Polu AZS-u Olsztyn. Bartosz, jaki wynik obstawiasz w dzisiejszym meczu? Kibice już powoli zbierają się przed halą. Warto wspomnieć, że jest to mecz oczywiście z wiceliderem, czyli z Jastrzębskim Węglem, i jest to już ostatni mecz w roku 2022. To jest Bartosz. Bardzo dobry sezon, wykonanie szatkarzy jest trzeciego węgla. Jak widać. Jak pan myśli, czy jest szansa na mistrzostwo? Pewno nie szansa, ja z tym jako kimś to musimy wygrać. A w dzisiejszym meczu jaki wynik pan typuje? 3-0 do rozdzi. 3-0 do rozdzi. Dobrze, dziękuję. Kapitanem Jastrzębian z numerem 6 Benjamin Dunjuki. Witamy serdecznie, trenerem Marcelo Mendes. Inny pokazem jest Olsztyn, drodzy państwo, kapitan Robert Andryja i trener Kamil. Kapitan Robert Andryja! Talentową koszulkę wytrzymał Kamil Szymulki. 8 Stefan Boje. 17 Trewolski. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj w przedłach nagradzać Państwa za grupę ławy. Szanowni Państwo, w tym miejscu wygrywamy wykona pierwszości na pierwszego sklepa. To są absolutnie... Jak do widzenia ostatnią formę w ostatnich 4 wygranych meczach AZS-u? No trochę Zaxon taki był. Nieciekawy mecz, ale jednak się udało. No ja po pierwszym secie. Bardzo dobre. A jak panu się podoba forma AZS-u w ostatnich meczach? Powiem tak, forma zwyżkuje, a tak jak tu z kolegami rozmawialiśmy, takiej przewagi jak w pierwszym secie nad Jastrzębiem nikt nie pamięta. Być może jeszcze za PZU, ale cieszymy się. No, mamy nadzieję, że utrzyma się ta forma jak najdłużej. Dobra, dzięki piękne. Dziękuję. Pana Dawida Kopaczewskiego. Witam pana Bogusława Stecania z Wyżału Polskiego Warmińsko Mazurskiego.
pani sędzia pierwsza. Super mecz i 3-1 super ekstra.